Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego paladyna. Na ostatnim odcinku przebraliśmy się w nowe, świeżutkie przedmioty epickie, a dzisiaj będziemy te przedmioty epickie sprawdzać sobie, jak będą się sprawować w lochach. Z tym, że najpierw tutaj sobie może w gildii, ja już dzisiaj portal walnąłem, więc niepotrzebnie, no ale okej. Za to walniemy sobie ten nasz portal, chociaż on tutaj ma 100%, więc raczej za dużo mu nie zrobimy dokładnie, ale 25% zeszło, więc jest nieźle. W sumie jeszcze mogłem dać tutaj w siłę, jeżeli chodzi o te moje statystyki, ale nie dałem. Dobra, teraz mamy tutaj, powinniśmy już dawać w HP i tutaj już dobijemy do 3500 w podstawie i całą resztę lecimy w siłę, jeżeli chodzi o ten nasz, o te nasze statystyki na tym naszym paladynie. Z tym, że no ja tutaj miałem dużo golda odłożonego, bo chciałem na te epiki, żeby mi nie brakło. To chyba rozumiecie? Dobra, no i lecimy do lochów. Myślę, że nie ma co tutaj się zastanawiać, tylko sobie ciśniemy. Zobaczymy, ile nam się uda pokonać tutaj przeciwników. Na te takie bardziej poboczne lochy będę chciał wydać ze 100 grzybków, może 150, żeby tutaj nie przesadzać. Natomiast na takie, które na pewno mi tam dadzą więcej poziomów, będę chciał wydać po prostu więcej. Chociaż raczej tak mi się wydaje, że dzisiaj za dużo, jeżeli chodzi o te lochy, nie ruszymy. Ponieważ no raz, że to jest paladyn, dwa, że tutaj no już ci przeciwnicy stawiają dosyć mocny opór, jeżeli chodzi o te właśnie nasze lochy. No ale będziemy próbować, no jak już żeśmy zmienili do broni, mieliśmy dosyć dużego pecha, ale to jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek z paladyna właśnie z przebierania, to na pewno wiecie. A jeżeli nie oglądaliście, to sobie nadróbcie i potem wróćcie tutaj, bo jakby to jest, wiecie, zachowana taka chronologia, powiedzmy, tych odcinków. No tutaj ten uruk nie chce zbytnio paść, więc chyba go tutaj zostawiamy w spokoju, nie ma sensu, żeby go dalej cisnąć, no 100 na niego wydaliśmy, nie padł, ok, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy meduzę. Ta meduza to jest mag, no i niestety jako paladyn z tym magiem możemy mieć pewne kłopoty, chociaż tu mu zbijamy dosyć dużo HP, no ale to jest właśnie cecha magów, że HP to im zostaje mało, ale nigdy ich nie możemy pokonać w tych lochach. No ale dobra, no na nią tutaj też sobie wydajmy te 100 grzybków, żeby to też nie było takie, wiecie, szybkie, tylko żebyśmy troszkę w tych lochach się pobawili. No ja bym chciał najbardziej wbić level, tam widziałem, że inni paladynowie, powiedzmy, tego serwera nadgonili, mieliśmy nad nimi ogromną przewagę, o, tam były chyba 4 miliony, mieliśmy nad nimi ogromną przewagę, nad demonką mieliśmy tam chyba z 5 poziomów, ale oni nadgonili dosyć mocno i demonko ma chyba taki sam level jak my, tylko tam traci pół paska expa. Natomiast Golden Gumpy, którego żeśmy przegonili w ostatnim odcinku, nie w ostatnim, w przedostatnim odcinku, także nadrobił i ma praktycznie nawet chyba troszkę więcej expa niż my, jeżeli chodzi o wiecie, o ten pasek levela. Tak więc no nadgonili tutaj chłopaki, więc musimy znowu troszeczkę pokazać wyższość. Z tym, że nie wiem, czy nam się to uda, powiem wam szczerze, bo jednak te lochy są już dosyć ciężkie. Tutaj tych infernusów to chyba nawet nie ma opcji, żebyśmy ich ruszyli, więc tutaj to nawet nie będę chyba za długo siedział. Dobra, olewamy to, lecimy sobie tutaj. Tutaj mamy nordyckich bogów i mamy Lokiego. No ten Loki jest niestety także dosyć mocny, więc no dobra, poświęcimy na niego te 50, ale też raczej tutaj nie ma co liczyć. No i mamy Esteros. W Esterosie jest chyba wojownik, więc na niego niestety też też chyba nic z tego, mimo tutaj przebrania. Chyba się też tutaj wstrzymam tak z miesiąc z przebieraniem, poczekam za 2 miesiące na epiki, dopiero się przebiorę. No bo jednak jak widzicie, ten ekwipunek, sporo na niego grzybów. Znaczy teraz to się chciałem przebrać, bo chciałem sobie ten secik złożyć, taki wiecie, kompletny. Ale jednak tych grzybów idzie sporo na to przebranie, a nie daje to zbytnio dużych rezultatów. Dobra, mamy bałwan i wilk cienia. No zobaczmy, no tutaj mu schodzimy cały czas poniżej połowy. Na niego będziemy chcieli, tak myślę, z 200, może nawet 50 grzybów poświęcić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, może padnie, fajnie by było. No a jeśli nie, no to wchodzimy do tornada. W tornadzie mamy w sumie tego bloka, którego nie pokonamy. No kiepsko widzę ten odcinek, chyba się skończy bardzo szybko. No bo jak widzicie, tutaj za dużo nie możemy zrobić. No temu bałwanowi dosyć tutaj zjeżdżamy to HP, o tam 20 milionów. Myślę, że nawet on by był może do zrobienia. No ale dobra, zobaczymy, tak jak mówię. Jeszcze ile? Jeszcze 200 grzybów, czyli do 2300 sobie zjedziemy, jeżeli chodzi o tego naszego paladyna, a nuż się trafi jakaś super, ultra szczęśliwa próba, która pozwoli nam po prostu pokonać tego bałwana.
całego i być może dzięki temu też ruszymy ten Asteros dalej, no bo jednak tam chyba nie wiem, czy kolejny to także jest wojownik, czy może coś innego, kojarzy mi się, że chyba nie, ale już nie pamiętam, bo już dawno tych lochów nie robiłem, więc nie wiem tak do końca, kto to jest. No ale dobra. No ile jeszcze? Jeszcze sporo, jeszcze 100 grzybków, 110 ponad. On tutaj nie widać, żeby miał paść, niestety. No ale ja wiem, że on tutaj jest do zrobienia. Poczekajcie, czy my w ogóle, bo ja jeszcze tak nie spojrzałem na końcu, mamy tutaj 15%, tu mamy punkty życia w trzech itemkach, tu mamy PD5 i chyba tu mamy PD5 dokładnie, no i tu mamy golda, cyk, cyk, cyk. No tą broń mamy dosyć słabą, jeżeli chodzi o runę i o to wszystko, no ale to już niestety nic nie poradzimy na to. Co tutaj możemy zrobić? No absolutnie nic. Znaczy no, możemy jeszcze poszukać tej broni, bo ja oczywiście ten odcinek nagrywam chwilę po przebraniu, chwilę po nagraniu poprzedniego, ale myślę, że nie ma to zbytnio sensu, bo możemy jej szukać tak naprawdę w nieskończoność, zwłaszcza, że coś tutaj na tym paladynie mamy strasznego pecha do szukania tych broni. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy coś się nie zepsuło, bo każda, no zresztą nie będę wam spoilerował, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądało to przebieranie, to po prostu sobie wbijcie na tamten odcinek i będziecie wszystko widzieć, jak to tam wyglądało dokładnie. No jeszcze mamy 20 prób, no i niestety ten nasz Asteros wydaje się nieugięty, także jest to niefajne. No co chwilę tutaj on ma poniżej połowy HP, no cały czas praktycznie, każda próba to jest poniżej połowy HP, ale mimo wszystko jednak jeszcze go coś tam trzyma, no na pewno te bloki go trzymają i na pewno to, że tej siły ma dosyć dużo w porównaniu do naszej postaci i to go właśnie trzyma przy tym, że nie możemy go tutaj pokonać. No dobra, zużyjmy jeszcze te 100 grzybów, już jestem ponad normę, ale zużyjmy jeszcze na niego do tego 2300, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i czy będzie się to po prostu opłacało. No a jeżeli nie, no to cóż, to nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do kolejnych rochów, a mianowicie do strefy mroku, bo tam jaka bliska próba, kurde. Ojojoj, niedobrze. Panie Asteros, mógłby pan paść, byłoby bardzo miło. Wbilibyśmy pewnie 348 poziom, znowu byśmy nawet na ociupinkę przegonili naszych rywali, chociaż i tak są do tyłu względem nas, no ale wiecie, jeszcze bardziej. Naprawdę by to było fajne, no ale wygląda na to, że się nie uda. Okej, olewamy ten Asteros, lecimy dalej, tu już mamy wszystko obskoczone, nie pokonaliśmy absolutnie nic. Tutaj, jeżeli chodzi o tego silnego gula, no to myślę, że jeszcze nie ma sensu go tutaj, jeszcze nie ma go sensu tutaj klikać, bo go nie pokonamy na pewno. Także no to tornado nam się niestety nie odblokuje. Dobra, więc go tutaj, tak jak mówię, olewamy. No i co my tutaj możemy zrobić, kurde, nic tutaj my chyba nie klikniemy tego, o, temu zostaje dosyć mało, dobra, no to na tego poświęcimy, on nam nie da praktycznie nic expa, ale dlaczego by nie spróbować go tutaj pokonać, no i padł, super, bardzo jesteśmy ucieszeni, no i tu mamy coś do kowala, czy my u tego kowala, nie, już dzisiaj wszystko, więc sobie po prostu wrócimy jutro, tutaj musimy ustawić wartę na godzinkę i dobra, koło my tutaj mamy teraz Zakreble i Zakreble to jest wojownik, który być może też by padł. Mierzyliśmy się nie tak dawno na swoim berku z nim, a teraz się mierzymy tutaj na paladynie. No i na niego myślę, że nawet te 200 grzybów wydamy, żeby tutaj w ogóle cokolwiek się zadziało, żeby cokolwiek padło, no bo jednak wiecie, jednak słabo jak taki odcinek, w którym totalnie nic nie zrobimy. No i niestety tego paladyna też będziemy musieli odstawić po tym odcinku, żeby on tutaj się troszeczkę wzmocnił i dopiero wrócić tutaj do tych lochów. No bo jednak jest lipa i to dosyć mocna, nie powiem. Ale no cóż zrobić, będę musiał w ogóle na tym berserku i na tym swoim paladynie poulepszać te kopalnie już teraz powoli. Wtedy te gemy będą mocniejsze, ulepszyć chociaż do takiego poziomu, aby ta kopalnia mogła jednocześnie się budować i wydobywać. Nie pamiętam to tam, który jest poziom dokładnie. 25 chyba, jak ktoś to mnie poprawcie. I wtedy będziemy te kamienie mieli o wiele mocniejsze, co za tym idzie, będziemy mogli, wiecie, będziemy mogli coś tutaj znowu podziałać, jeżeli chodzi o te lochy. No ale to zobaczymy, no nie widać tutaj, jakby ten Zakreble miał paść. W ogóle jak tam zrobiłem, jak walczyłem na berserku z nim, to zrobiłem, że walczymy z polską gwiazdą Shakesa
i strasznie dużo wyświetleń zrobił ten odcinek, to też mnie zdziwiło. Tam był chyba, tam dałem chyba tego Zaka na miniaturkę, o ile nie pamiętam, o ile dobrze pamiętam, w sensie Zaka tego tutaj z tego lochu, ten jego wygląd po prostu z gry. I dosyć sporo zrobił ten odcinek wyświetleń, także to akurat fajne, ale teraz już chyba nie będziemy tej zagrywki stosować, bo nie ma co się powtarzać, że tak powiem. No to jest właśnie ten minus, że ten Paladyn i Berserk są dosyć mocno do siebie zbliżeni, co za tym idzie. Te lochy, dosyć podobne są te odcinki. Raz nagrałem odcinek, jak wymieniałem gemy na Berserku. Potem nagrałem odcinek, jak nagrywałem, w sensie jak wymieniałem gemy na Paladynie, albo to było na odwrót, no to tam nie ma znaczenia. A ktoś się pyta w komentarzach, dlaczego drugi raz wrzucam ten sam odcinek. A wiecie, wymieniałem gemy na jednej postaci i na drugiej, nie? No ale niestety, no co tu można w Shakesie robić? Te odcinki są bardzo do siebie zbliżone. Dobra, już tutaj na niego wydaliśmy dosyć dużo i niestety nie padł. Dobra, tutaj nic, tutaj raczej tym bardziej nic. W cyrku, no to byliśmy przed chwilą, tutaj tego Esterosu nie pokonamy, no bo nie jesteśmy Berkiem, więc tutaj nawet nie ma co. Okej, tutaj mamy nordyckich bogów, no ale tutaj tym bardziej nie ma podjazdu. Okej, no to wchodzimy do tego 13 piętra i modlimy się o to, aby ten Wacław tutaj padł. No wydamy na niego ile? No też 250 powiedzmy, no bo to jest tak naprawdę ostatni loch w tym odcinku, jest dopiero 12 minuta, nawet nie, więc no dosyć słabiutko to idzie, jeżeli chodzi o te lochy na tym naszym Paladynie. Także nawet przebieranie dużo nie daje. No teraz myślę, że z tymi gemami teraz się wstrzymamy z tym przebieraniem na kolejny miesiąc i będziemy tutaj z tymi gemami próbować działać, się wzmacniać. I dopiero może w tych lochach coś pociśniemy. Możecie dać w ogóle jakieś wskazówki w komentarzach, jak to wygląda, co byście w ogóle tutaj zmienili. To się tyczy i Berserka, i Paladyna. Możecie w sensie pod odcinkiem z Berserka dać o Berserku, a tutaj z Paladyna. To już jak tam uważacie, ja chętnie poczytam. Bo szczerze mówiąc, no nie mam tutaj pomysłu zbytnio. Widzicie, no itemki świeże z aktualnego levela i tak dalej, a lochy się ruszyć tak czy siak nie chcą, co jest niestety dosyć niefajne dla nas. No ale co tutaj zrobić? No dobra, jeszcze ile? 150 chyba na niego grzybów. Jeżeli nie padnie, no to będziemy kończyć ten odcinek, no smutno i troszkę lipnie, że ten odcinek wygląda jak wygląda. No ale co tutaj zrobić? Tam była jedna bliska próba, jeżeli chodzi o tego naszego Wacława. Ale co z tego, skoro tak czy siak on tutaj nie chce zbytnio paść i nie chce nam tutaj dać tego kolejnego levela, bo myślę, że jak on by padł, to i by ten kolejny level nam tutaj wskoczył. No to jest już 13 piętro, 8 na 10, więc już też końcówka, jeżeli chodzi o tą strefę mroku. Także ci przeciwnicy są dosyć mocni. No ale to nie zmienia faktu, że mogliby przynajmniej paść, no nie? Dobra, wiecie co, do 1500 grzybów zjedziemy. Jeszcze tutaj trochę poklikamy, jeszcze troszeczkę ten odcinek przedłużę i jeszcze przedłużę tym samym sobie nadzieję na to, że cokolwiek tutaj padnie. No ale jeżeli nie, no to trudno. Pokażę wam tutaj, jak wygląda w ogóle sala chwały, jeżeli chodzi o te wszystkie rankingi, o pety i tak dalej, generalnie o poziom, żebyście tutaj sobie sami zobaczyli, jak to dokładnie wygląda. I tyle, jeżeli chodzi o tego naszego Paladyna. Chyba się teraz skupiamy w 100% na łowcy, no bo jeszcze na tym łowcy będzie dużo rzeczy do zrobienia. Natomiast no niestety te postacie idą w farmienie golda, farmienie expa, jakieś tam portale, żeby popadały, żeby tutaj się troszkę powzmacniały. I dopiero sobie z powrotem odwiedzimy tego Berka i tego Paladyna. Nie wiem w ogóle, na czym Golden Gumpy coś musiał pokonać, że on tego expa ma troszeczkę więcej od nas. Level ma ten sam, ale expa ma więcej. Całą grę robiłem awanturniczość na większym poziomie aniżeli on, bo on tak jakby dopiero się niedawno zaczął starać na tej postaci, więc no naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem nagle wątpię, żeby to była przewaga z samej awanturniczości, więc on musiał coś tam więcej pokonać aniżeli my. Może coś mu się tam przyfarciło. No ale wiecie, całą grę robiłem na większej awanturniczości, awkę i tak dalej, a mimo to, w sensie na wyższym levelu awkę i tak dalej, a mimo to on nas tutaj jakby troszeczkę przegonił w tym expie, więc to też nie rozumiem, o co chodzi, nie rozumiem, czemu tak to działa, no ale mniejsza z tym. No dobra, no klikamy jeszcze.
jeszcze 70 prób na tego Wacława. Jeszcze się łudzimy, że tutaj coś nam tutaj padnie. Czy my coś dzisiaj zrobiliśmy oprócz karuzeli z idolami jednej? Wydaje mi się, że nie. Także śmieszny odcinek, śmieszniutki. Pomimo tutaj całego setu nowego, nie wygląda to zbyt kolorowo, no ale cóż, no trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ostatni odcinek, w sensie przedostatni odcinek, to był naprawdę ogromny progres, jeżeli chodzi o tego naszego paladyna. Bardzo dużo poziomów żeśmy wbili, więc no teraz czas odpokutować, czas odczekać swoje i wrócić do tych lochów ponownie. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to klikanko lochów. Ja wam tutaj jeszcze pokażę tą tabelę, z tym, że tutaj będę chciał tego kolegę pozbijać, żeby tutaj być wyżej w tej tabeli, bo tak jak mówiłem, miałem założony set na awanturniczość, przez co sporo spadłem. Dobra, on nam już tutaj chyba za wiele nie daje, jesteśmy na pozycji 11. Wydaje mi się, że jeszcze tego Annabello będę mógł tutaj troszeczkę poklikać, bo to jest zwiadowca i tutaj generalnie większość walk z nim wygrywamy. Dobra. Ej, to nam nic w sumie nie dało, to jednak większość żeśmy przegrali. Dobra, no to jeszcze raz tutaj popróbujemy. O, teraz wygrywamy większość. Spoko, na czym jesteśmy? Na piątej pozycji, więc okej. Jest dosyć fajnie, teraz tego nie widać, bo nam się to troszeczkę zbugowało. No, przeskakuj. Nie chcesz przeskoczyć? O, teraz przeskoczyło, okej, jesteśmy na piątej pozycji, więc spoko. No i co, jak to tutaj wygląda? No Ariach tutaj ma 342, więc on jest jakby dosyć mocno do tyłu, jeżeli chodzi o ten level. Demonko ma 347 i prawie pół, więc troszeczkę mniej od nas. Kto tutaj? Tutaj jest jeszcze jakiś paladyn 345. No i ten Golden Gampi gdzieś tutaj nam zniknął, bo on też widzicie ma set na awkę, więc go pewnie też farmili. No on ma 347 i 585 milionów, a my mamy ile? Mamy 545, czyli widzicie, jesteśmy 40 milionów expa w plecy. Dlaczego? Nie wiem, czy on coś zrobił, jakiś inny loch czy coś. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o pupile, no to jesteśmy na szóstej pozycji, więc też dosyć wysoko, podziemia też na szóstej z tego co widzę. Także okej, no to tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek mimo braku większego progresu wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, subskrypcję, możecie wbijać na Discorda dla widzów. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.